Po 2 tygodniach olbrzym do nas dotarł, jednak spotkał się ze ścianą bardzo mieszanego, a wręcz negatywnego odbioru, niespełnienia oczekiwań i dosyć szybkiej kontry Wardęgi, który krótko po publikacji odpalił ponad 2-godzinnego streama. Za chwilę podsumujemy wszystkie zarzuty w stronę Wardęgi, łącznie z nowymi wątkami, które wyszły na Boxdela. I postaram się to wam wszystko sensownie podsumować. Zaczniemy od niestety strasznych rzeczy, które od kilku dni dzieją się w Polsce. Sparaliżowana jest głównie południowa część Polski, w której sam się znajduje. Na początku władze miasta Wrocławia, które obawiały się powtórki z wielkiej powodzi z 97 roku, informowały o przygotowaniach do ewakuacji mieszkańców, w najgorszym przypadku zalania ich domów mieszkalnych. Problemem jest również sytuacja powodziowa w Czechach, która osiągnęła poziom wody z 97 roku. Początek wielkich ulew miał miejsce w województwach małopolskim, dolnośląskim, śląskim oraz opolskim. Tam sytuacja zdaje się być krytyczna z godziny na godzinę. A największe problemy, o których mogliście już słyszeć w internecie, pojawiły się w miejscowościach Kłodzko, Głuchołazy, Bystrzyca, Lądek-Zdrój oraz Stronie Śląskie. Do samego Kłodzka pojechał też Julian z kanału Votum, który zadał na miejscu kilka pytań mieszkańcom. Widział pan już kiedyś coś takiego? Proszę pana, ja przeżyłem w 97 roku, mieszkałem tam, zaraz zanesło mnie mieszkanie na parterze wysokie na 3,80, mieliśmy po sam sufit wodę. Mhm. A jak pan patrzy na to dzisiaj, to jest porównywalna sytuacja do 97? No troszeczkę mniej, ale no, ogrom tragedii. Także mi skóra cierpnie, 27 lat minęło od tamtego wydarzenia, a człowiek ciągle tym żyje. No. Rozumiem, dziękuję bardzo. Ja również. W sobotę wieczorem w Głuchołazach ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Rzeka osiągnęła wtedy ponad 2 metry powyżej stanu alarmowego, a w związku z szybkim wzrostem wód zarządzono ewakuację kilkuset mieszkańców Głuchołazów oraz pobliskiej wsi Morów. A burmistrz Głuchołazów apelował o samoewakuację mieszkańców. W niedzielę woda przelewa się przez wały i zalewa miasto, most tymczasowy zostaje zniszczony o godzinie 11, a remontowany godzinę później. W mniejszych miastach południowej Polski, czyli np. Lądku-Zdrój, burmistrz poinformował o ewakuacji miasta oraz pobliskich wsi z powodu zagrożenia powodziowego. Rzeka zaczęła zalewać miasto tak, jak w 97 roku. Z tego samego powodu w Bystrzycy burmistrz apelował do mieszkańców o szybką ewakuację z powodu przelania się tamy. Około godziny 2 w nocy okazało się, że większość mieszkańców odmówiła ewakuacji, a gdy woda nagle zaczęła się wznosić, to służby zostały sparaliżowane telefonami o pomoc. Na pomoc zostały wysłane policyjne śmigłowce Black Hawk, które udały się na akcję ratowniczą, a to wszystko ze względu na mieszkańców, którzy stają na dachach bloków oraz domów, licząc na pomoc. Jedną z najtrudniejszych sytuacji mieliśmy w Kłodzku. W niedzielę został tam przerwany wał. Stan wody jest dużo gorszy niż ten w 97 roku. Woda sięga ponad latarnie, znaki drogowe oraz mosty. Kilka godzin później woda sięga krytyczny stan do mieszkań na pierwszym piętrze. Poniedziałek rozpoczął się strasznym widokiem na ogromne straty, jakie poniosło Kłodzko po powodzi. Na nagraniu widzimy rozwalone drogi, znaki poprzewracane w przeciwną stronę, brak okien oraz drzwi wejściowych w niektórych mieszkaniach czy sklepach. Na drogach oraz mostach znajdują się pozostałości po drzewach i roślinach, które porwała ze sobą woda. Domy są poniszczone, straty są gigantyczne, a i tak znalazły się cwaniaczki, które stwierdziły, że wykorzystają całą sytuację i zaczęli okradać stację benzynową. Dramatyczna sytuacja była również w Stronie Śląskiej, gdzie tama niestety nie wytrzymała. Woda zalała już okolice oraz porywa ze sobą wszystko, co spotka na swojej drodze. Fala płynie z tak dużą siłą, że kilka godzin później zburzyła posterunek policji oraz przyczyniła się do zawalenia budynku. W Nesie też mieliśmy jedną z gorszych sytuacji, gdzie został zalany szpital, a ponad 80 pacjentów na oddziale szpitalnym nie ma dostępu do prądu. Z powodu tych wszystkich tragicznych powodzi poinformowano o śmierci około 5 osób. Rząd na ten moment wprowadził stan klęski żywiołowej na terenach powodziowych i z wymienionych środków bezpieczeństwa wymieniono szczególnie nakaz ewakuacji w przypadku zagrożenia życia. Rząd ma też przyznawać pomoc finansową dla osób poszkodowanych. Każda osoba dotknięta klęską ma prawo zgłosić się o pomoc w wysokości 10 tysięcy złotych. Tragiczna sytuacja i jedyne, co teraz możemy zrobić, to pomóc tym, którzy są dotknięci tą powodzią. Powstała duża zbiórka na Siebie Pomaga, gdzie zebrano kilka milionów złotych, a my stworzyliśmy też swój odłam skarbonki, na którą możecie wpłacać środki. I zasili ona całą wielomilionową zbiórkę na pomoc dla powodzian. Link macie w opisie. Teraz przejdziemy do tematu Buxtona, bo pojawił się ten wyczekiwany od 2 tygodni materiał, który nie do końca dowiózł tego, co było zapowiadane, ale więcej o tym za chwilę, bo najpierw podsumujemy wszystkie nowe rzeczy, które wyszły na jaw. Szalony Reporter opublikował wycięty wcześniej wywiad na temat wypadku, który spowodował Boxdel i pokażę wam całą wersję tego filmu, bo przez niezabezpieczenie linku mam cały materiał i pokażę wam ciekawe, wycięte sceny. Kamera, no. Tylko naprawdę w kamerę. Ale bo to on, też, on to, tak, to musimy jeszcze raz powtórzyć, nie? No to co, znowu mam otwierać komputer?
dalsza część prowokacji w stronę Wardęgi, pisania do jego byłej dziewczyny i kilka nowych brudów na Michała. Wardęga wstawił do siebie kilka storek z nowymi materiałami, które pokazały, że Boxdel wraz z Polakiem bawią się z jakimiś młodymi laskami w limuzynie. Tutaj akurat jestem ciekaw rozwinięcia tego wątku. Jak wiadomo, Polak zamieszany był w aferę budowlaną, gdzie wraz ze swoim kolegą, czyli Filipem Zabielskim, nagrywali stosunek z pijaną dziewczyną, a potem te nagranie pokazywali dalej. Jak macie dowody albo znacie osoby poszkodowane przez Filipa Zabielskiego, to zgłaszajcie się na tego maila. Napłynęło do mnie sporo niepokojących głosów na temat tego TikTokowego chłopca i potrzebuję konkretnych dowodów oraz świadków. Ale wracając, co ciekawe, Boxdel odpisał Wardędze na te storki. Źle się to zestarzeje, wrzucaj manipulacjuszku, mały impotent nie mogący zaspokoić kobiety. Tego samego dnia Sylwo odpalił streama, no i pojawił się kolejny set Insta Stories, gdzie dalej mamy ciśnięcie beki, że jest impotentem. Ale jako reżyser czy jako aktor? Obydwoje wiemy, że jako aktor nie wystąpi. Sylwester, jak zobaczył, że jest tam shot, gdzie pojawi się Monika, no to dosyć solidnie się zagotował, no bo dzień wcześniej Boxdel mu zarzucał, że ten nagrywa Monikę na dyktafon. No i nazwał Boxdela skurwysynem, który wciąga w całą sprawę jego bliskie osoby. Monika mi dzisiaj pisała, że ją to boli, że jest wciągana w to, że znowu czuje, że się boi i tak dalej, a ten skurwysyn znowu ją wrzuca gdzieś. Na to pojawiła się kolejna storka, gdzie Buxton napisał: nie wcieraj sobie mordy Monikom, to ty mówisz o osobach niepublicznych. Podejrzewasz, że moi rodzice się mnie wstydzą i budujesz narrację, by mnie ośmieszyć. I w kolejnej kafelce trochę nam rozjaśnił, o co chodzi z całą aferą impotentową. Rzekomo Wardęga pytał go, czy przyjmowanie testosteronu pomogłoby mu z problemami z erekcją, więc co to ma mieć wspólnego z Moniką? Na dziwne tory czasami zjeżdża ta drama. I wychodzi na to, że Boxdel osiągnął swój cel, ponieważ na stories byłej partnerki Wardęgi pojawiły się wpisy, które bezpośrednio uderzały w Sylwestra. Monika zrobiła Q&A, gdzie potwierdziła, że od kilku miesięcy nie jest już w związku z Sylwestrem. Stwierdziła, że nie ma szans na powrót, bo nie chce takiego życia. W następnych kafelkach, gdzie opisała, jak czuje się po całej akcji z Boxdelem, odpisała: byłam jedynie pionkiem w grze, gra stworzona pod zasięgi. Panowie bawią się naszymi emocjami, a my płacimy im swoim zainteresowaniem. W następnej storce wprost napisała, że uważa, iż Sylwester zrobił to dla zasięgów, ale jednocześnie ukazał prawdę, a na jeszcze innej kafelce nazywa całą sytuację pseudo konfliktem. Widać, że w dużych emocjach publikowała te storki i w sumie sama też o tym wspominała, ale trochę mnie zdziwiły te wpisy, no bo po pierwsze, są na niekorzyść Wardęgi i Monika tutaj wprost stwierdza, że jego głównym celem są zasięgi. Po drugie, mimo że Monika była tutaj jakimś takim na siłę wepchanym wątkiem, to teraz bezpośrednio do całej dramy dołożyła kilka groszy i cały Twitter cytował jej storki oraz rozpisały się o tym media. Co ciekawe, to Boxdel nawet próbował jakoś przekabacić Monikę na swoją stronę i napisał do niej na przykład: jak ty możesz żyć z tą wiedzą, powiedz mi. Chciałbym oszczędzić cię, bo jesteś kochaną osobą Monia. No i ten screen pojawił się na stories Wardęgi, który jeszcze dopisał: gdy Boxdel i Magda się rozstali, to nigdy do niej nie wypisywałem, mimo że ma sporo rzeczy obciążających Michała. To byłoby podłe zachowanie. Wystarczyła jedna storka Moniki, by Boxdel zaczął do niej wypisywać. I te słowa Wardęgi potwierdziła była dziewczyna Boxdela. Co ciekawe, to przed publikacją tego wielkiego, olbrzymowego filmu wyciekł do niego skrypt. Mandzia napisał na Twitterze: ja już mam, a wy? No i dołączył tutaj coś, co ewidentnie wygląda jak intro do Boxdelowego filmu. Sylwestrze, rozczłonkuję cię na części pierwszej i udowodnię ludziom, bazując na twardych dowodach, jakim zakompleksionym, kłamliwym i obrzydliwym manipulatorem jesteś. Dalej mamy coś o molestowaniu mnie przez Wardęgę. Czy nie, tylko że Boxdel tak napisał. O molestowaniu psychicznym ofiar Pandora Gate, wielkim spisku z Lexi, mobbingu pracowników. I w kolejnym twicie jeszcze Mandzio się skierował do Boxdela. Boxdel, wyrzuć z tego skryptu pojazdy o wzrost, bo sam kompleks miałeś na tym punkcie. I to nieładnie tak. Na początku nie wierzyłem, że Mandzio zdobył prawdziwy skrypt i raczej zakładałem, że robi jakiegoś trolla na Twitterze. Ale w kolejnym twicie wrzucił wiadomość od Boxdela, czyli: skąd masz pierwszy scenariusz? Pytam się last time. Skąd masz pierwszy scenariusz? Więc tutaj lekko grozą zawiało, więc chyba już Boxdel wykręcał numer do Ukraińca z Charkowa. Mandzio też zaznaczył, że rozwiązanie tej zagadki jest bardzo głupie i okazało się, że prawdopodobnie wyciek nastąpił przez to, że ekipa Boxdela, która robiła ten film, wypożyczyła sprzęt z wypożyczalni, no i nie wyczyścili dysków, więc mamy do czynienia z mistrzami i geniuszami strategii. Akurat na tym scenariuszu mieliśmy datę z początku tego miesiąca, więc minęły od tej wersji jakieś 2 tygodnie i scenariusz na pewno ewoluował, ale
Do tego przejdziemy za chwilę. Ewoluowały też zarzuty w kierunku Boxdela. W Bardęgo Pastorce, gdzie Boxdel zarzucał mu nagrywanie rozmów telefonicznych ze swoją ówczesną partnerką, solidnie się zdenerwował i zasugerował Ferrariemu, żeby uciekał od Michała i nie robił z nim nowej federacji. Bo jak ktoś nie słyszał leaków, to Boxdel planuje nową federację z Amadeuszem Ferrari. Amadeusz, dobra rada. Spierdalaj jak najdalej. Możesz tworzyć federację, ale nie z Boxdelem. Powinieneś uciekać. Zapytaj Boxdela, jakie snuł plany odnośnie Wielkiego Bu. I jakby na takie plany zareagowali sponsorzy. Taki jakby główna odnoga sponsorów, które są związane z takimi federacjami. No i Bardęga wprost zasugerował, że jest w posiadaniu nagrania, które ucięłoby im największego sponsora gali. Nie trudno jest wywnioskować, że główni sponsorzy gal freakfightowych to są bukmacherzy, dzięki którym możemy obstawiać walki i przegrywać albo wygrywać pieniądze. No i tutaj Wardęga tak między wierszami sugeruje nam, że misterny plan Boxdela to było ustawienie walki Wielkiego Bu. Więc rzeczywiście jakby Boxdel miał być twarzą nowej federacji, no i takie plany wyszłyby na jaw, no to nie wiem, kto z bukmacherów chciałby podjąć się współpracę. Z ciekawych rzeczy to Fame ostatnio wstawiło testorkę, że dziękują za 6 lat Boxdelowi, ale bardzo szybko testorkę usunęli, więc nie wiem. Może się rozmyślili. I co ciekawe, to Fame ogłosiło swoją galę pod tytułem The Freak dzień przed galą Cloud MMA. Więc tam za kulisami to muszą się dziać jakieś naprawdę ciekawe intrygi i fikołki. No bo ta gala Boxdela podobno miała się nazywać Freaky, a teraz Fame robi taką edycję. Na ostatnim live'ie bandy jeszcze Boxdelowi się tak wymskło troszeczkę i powiedział, że Rafał kazał podpisać jakiegoś zawodnika pod Freaky. Bo Rafał kazał podpisać pod Freaky tą walkę. Więc jakoś takie to pomieszane to wszystko. Mamy też ciekawy update do afery samochodowej Boxdela, o której wam napomknąłem w ostatnim odcinku. I co prawda Szalony Reporter już sam to opublikował, ale akurat ja miałem leaka tego wywiadu kilka dni wstecz. Słuchaj, no zwróciłeś się do mnie jakiś czas temu, bo masz pewne przeżycie, ciekawą historię z Michałem. Kontekst całej historii polegał na tym, że Boxdel spowodował wypadek samochodowy bez prawa jazdy i przesiadł się z pasażerem, który wziął na siebie cały przypał. I internet od razu zaczął snuć teorie o jakimś jeepie, śmiertelnym wypadku, ucieknięciu z miejsca zdarzenia i to miało się łączyć z wyrejestrowaniem jeepa przez Boxdela. Natomiast sytuacja z wywiadu wyglądała inaczej. Przede wszystkim nie chodzi o jeepa, tylko o sportowego Mustanga, to właśnie w tym Mustangu powstało to słynne nagranie, jak jedzie 260 km na godzinę. I najpierw dam wam trochę kontekstu. Dewojak to znajomy Isamo, który poznał Boxdela w okolicach pierwszych edycji Fame MMA. Boxdel stwierdził, że chłopak ma duży potencjał na karierę w internecie i on mu może pomóc. Fajnie by było, gdyby on potencjał i mógłbym sobie coś tam podziałać w internecie. I on by mi pomógł. W tamtym czasie mieszkali u Isamu razem z Merganim. Boxdel ponoć mocno nakręcił tego wojaka, że nadchodzi jakaś duża kariera, jakiś projekt na YouTubie. Poznałem Michała, gościu mi przedstawia, że o Jezu, to my razem nie możemy zrobić. Więc mówię, na spontanie decyzję podjąłem, mówię dobra. Zadzwoniłem, nie wracam, zostaję tu w Polsce. No i coś tam sobie mieliśmy działać. No ale w międzyczasie panowie wracając Mustangiem ze Śląska natknęli się na całkiem spory deszcz. Jednak ulewa dla Boxdela bez prawa jazdy nie była mu straszna. No i któregoś razu jedziemy sobie na Śląsk. Bardzo padało, na pewno nie wiecie, ale no Michał wtedy prawa jazdy jeszcze nie miał. Tam jakiegoś gościa miał, dał mu tego Mustanga sobie pożyczalnie, Michał go wziął i sobie jeździł. W końcu jednak doszło do wypadku, mimo tego, że Boxdel miał jechać ostrożnie i na skutek stracenia panowania dwa inne samochody zostały zniszczone. Nacisnął gaz, obróciło nas, przywaliła w nas, za nami jechała zaraz taka prycz trzyosobowa z paką z tyłu, ale za nim jeszcze jechała osobówka. Ta osobówka przywaliła w tą prycz, no i też była doszczętnie zniszczona. Jak już doszło do wydarzenia i dwa inne samochody zostały skasowane, no to Michał przeraził się na myśl o konsekwencjach, więc zaczął błagać tego wojaka, żeby ten wziął to na siebie. A wojak pod presją tego, że mieli tworzyć jakiś wielki YouTube'owy projekt i stoi przed nim ta duża internetowa kariera, zgodził się wziąć to na siebie. No i Michał mnie prosi wtedy, znaczy się po prostu nie zamienimy miejscami, czy nie wziął tego na siebie. Mówię, no kurde, z gościem zaraz mam, wiesz, tworzyć nie wiadomo co, mówił mi tam, że robimy internet, że będzie, wiesz. Mówię, no kurde, nic złego się nie może stać, nie? I ponoć Boxdel obiecywał mu jeszcze 1000 zł. Ja mówię, dobra, no to się zamieniamy. Tam jeszcze Michał mówi, że stary, ja ci tam dam 1000 zł, tylko się zamień ze mną. No i jak to się finalnie mogło skończyć? Według wojaka Boxdel się na niego wypiął i nie było żadnego projektu oraz kanału na YouTubie. Minęło, nie pamiętam, jak czasem, tydzień czy dwa, czy parę dni. Któregoś dnia Michał wstał, wcześniej rano, ubrał się, szedł do pokoju i powiedział, że on tam jednak rezygnuje, on ten projekt będzie tam jakiś sam robił u siebie na Śląsku. No i że on idzie, nie? I że na razie. A nawet miał mu nie zapłacić 600 zł za mandat, który dostał za spowodowanie wypadku. I mówię do Michała, że ja tu mam mandat, nie? Trzeba było te 600 zapłacić, nie? Byłem taki, weź zapłacić, za chyba tydzień czasu za ten mandat.
no dobra, dobra. I minął jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty dzień. Więc ja chyba wtedy zadzwoniłem do rodziców, żeby mi ten mandat opłacili, powiedziałem, jak sytuacja wygląda. No i chwilę później Michał się zabrał, pojechał, zostawił mnie samego. W sumie nie dziwi mnie, dlaczego Michał był tak obsrany, jak szalony reporter wyciągnął ten temat na filmie i potem jakąś mocą perswazji przekonał wojaka do wycofania się z publika. Z tego, co mi napisał wojak, to były poruszone wszystkie znajomości, żeby do mnie dotrzeć. Pod naciskiem wycofałem się, mieszkaliśmy z Baksonem kilka miesięcy pod jednym dachem, kilka lat temu. Jakoś szczególnie nie jestem tym zdziwiony, bo Boxdel bojący się konsekwencji czy nie dotrzymujący słowa to nic nowego. A Michał, odnosząc się do sprawy, przeprosił wojaka, ale również stwierdził, że to nie do końca tak było, jak on mówi. Ta historia nie pisze się tak, jak jest, jakby opowiadana do końca. Ale chodzi ci o sam wypadek, czy o to, że z nim nie zrekompensowałeś? Znaczy ogólnie jakby cała ta sytuacja, to nie jest tak. Z mojej strony mogę przeprosić wojaka. Przykro mi jest nie, że, bo nie wiedziałem, że jakby tyle żalu w nim jest do teraz, no nie? Generalnie w internecie pojawiło się sporo spekulacji, że wypowiedź Boxdela, która pojawiła się u szalonego reportera, nie jest do końca wiarygodna i wygląda, jakby mogła zostać nagrana kiedy indziej. Czyli, że inny kadr, inna fryzura, inna zawartość wody w szklankach. No to mogę rozwiać wasze wątpliwości, bo dostałem dostęp do całego surowego nagrania, które było dostępne od ponad 9 miesięcy na niezabezpieczonym, niepublicznym linku. Więc pokażę wam kilka ciekawych, wyciętych momentów. W momencie, jak szalony pokazał Boxdelowi nagranie, to ten się rzeczywiście bardzo zestresował i zaczął się zapierać, że wojak wszystko już od niego dostał i że jest kłamcą. Ale tego nie chcę, stary, mielić. Ale to on to wyśle komu innemu, to ci mówię od razu. A co on, ale dobrze. No, nie, że nie miałeś prawka i przesiedliście się, tyle. Nie, no, tyle to, w kamerę, nie teraz. Ale on dostał kasę ode mnie. No mówisz, że dostał 1000 zł i za chwilę przed kurier z przesyłką okazałeś mu to zapłacić 950. No to jest jakiś farmazon, stary. To jest kłamca. Stary, chcę więcej, stary. Szalony go w międzyczasie uspokaja, że przecież nie będzie przypału, policja nie ustali, kiedy to było, więc niech o tym powie teraz, no bo wojak przecież pójdzie do kogoś innego i zacznie wysypywać jakieś inne brudy. Dobra, ale to musimy jeszcze raz przemielić, nie? Bo to jest ciężkie ogólnie. Ale to nie będzie takiego czegoś, że prawnie... Prawnie się nic nie zrobi. No co ty, że on nie mówi, gdzie, co, jak. Nie, właśnie nie. Mi mówił, ale tu nie mówi. W tym, co nagraliśmy, nie mówi. Ja też nie jestem idiotą. No i tu reporter mówi o jakimś potrąconym psie, jakichś wakacjach z inną kobietą. Jak to przemilimy, on nie będzie gadał z innymi. On mówił tam o jakimś potrąconym psie. Gdzie? Z tym, ale nie tu, że w innym miejscu. Mówił o gdzieś tam na wakacjach, jak byłeś z inną babą, jak byłeś z Magdą, o dużo innych rzeczach. No i zapewnia Boxdela, że ten temat chociaż trochę przyćmi całą Pandorę. Dobra, nie dałeś chłopu za mandat, ale chociaż się kurwa odbije temat kurwa obyczajówki od ciebie, nie, chociaż na chwilę. W międzyczasie Boxdel słusznie wykonuje telefon do prawnika, żeby się doradzić. Mogę do prawnika zadzwonić? Dzwoń. Później szalony daje mu znowu rady, jak ma to przedstawić. Ja bym to kurwa ograł, dobra, było tak, nie wiem, powiedzieć kurwa, albo powiedzieć, że tak nie byłem głupoty, albo powiedzieć, dobra, no i tak kurwa. Było, tak nie miałem prawa jazdy, tak się zdarzyło. Przez kolejne 10 minut Michał ma wątpliwości, czy w ogóle o tym mówić i szalony na niego mocno naciska. Po chwili czarnego ekranu wracają do kadru i Michał mówi, dzięki Tomek, będę ci dłużny. Dzięki Tomek, będę dłużny w chwili. I wracają do tematu, który zaczynają na nowo omawiać i widzimy wersję, która finalnie pojawiła się na kanale szalonego reportera. Dobra, na zakończenie mam dzisiaj niespodziankę. Dobrze. Film od kolegi. W sumie uważam, że ten wyciek jest na plus Zelmera i Boxdela, ponieważ nie próbują niczego ukryć. Zelmer mu radzi, żeby się odniósł i wziął to na klatę. Boxdel konsultuje się z prawnikiem, no bo się boi, wiadomo. Nagrywają dubla i faktycznie przyznanie się do winy, Boxdel bierze to na klatę, przeprasza i nie próbują tego tuszować. Zelmer w swoim filmie wrzucił wersję Boxdela, którą nagrali wtedy. Wersję, która nie jest okłamana, nie tuszuje niczego, więc dał po prostu statement Boxdela. Gdyby próbowali zrobić z wojaka kłamcę, gdyby próbowali to w jakiś sposób tuszować albo kłamać, gdyby się dogadywali na jakieś wersje i knucie, to okej, Buxton i Zelmer byliby pałami, ale mamy czarno na białym surowe nagranie. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. A teraz przejdziemy do wielce zapowiadanego olbrzyma, chociaż po publikacji wiele komentujących porównuje go raczej do Minimajka. Zerkniemy sobie na odbitki, które przygotował Boxdel, no i co zarzuca Wardendze, oraz jak sam Druid na to wszystko odpowiedział, bo pojawił się już ponad dwugodzinny livestream. Film Boxdela zaczyna się od machania mieczem oraz sprostowaniem afery Fiutowej. Chodzi o wysłanie tego p***a do 14-latki. I Boxdel na start pokazuje nagraną z ukrycia rozmowę z Wardęgą około 8 miesięcy, zanim Sylwo wyjawił sprawę na światło dzienne. No i w tej rozmowie Michał tłumaczył mu, że to było zdjęcie z internetu, że to były takie żarty. Sylwester też go dopytywał, czy to naprawdę było zdjęcie z internetu. Dalej Boxdel podbija ten swój argument, że wtedy panował taki humor i wspomina, że dziewczyna sama wysyłała mu jakieś zdjęcia piersi starej baby. Mówi też o wieku dziewczyny i twierdzi, że to była rozmowa 19-latka z 18-latką. Chciałbym teraz podkreślić, że była to rozmowa pomiędzy 19-latkiem
a 18-latkom, bo za taką się wtedy podawało na TeamSpeaku. Co jest dosyć dziwne, ponieważ z tego co pamiętam, to na filmie Wardęgi mieliśmy datę urodzenia tej dziewczyny, no i podczas tych wiadomości miała jednak 14 lat, ale Boxdel twierdzi, że okłamywała go z wiekiem, no i puścił ten kawałek rozmowy z TeamSpeaka. Cześć Paulino, przedstaw się. No, cześć, jestem Paulino. Mosz lot. Jestem Kelanca, komputerik się nie pyta, jak dziś bardzo. No jest tu jakieś pole, żeby się przyczepić, no bo wcale nie powiedziała mu ile ma lat, tylko powiedziała wystarczająco. To można sobie interpretować na wiele sposobów, ale no okej. Okay. Dalej Boxdel pokazuje wiadomości tej Pauliny z jakąś swoją koleżanką, do której ta sama pisze, że to zdjęcie z neta, no i to była taka TeamSpeakowa beka. Paulina z afery w i mówi, że są to żarty i beka na TeamSpeaku. I nawet pisze to swojej koleżance. Widzicie to czy mam wam to przeczytać? No i tutaj zastanawia mnie kwestia tego, że według Wardęgi to dziewczyna normalnie złożyła te sprawy do prokuratury i będzie zeznawać przeciwko Boxdelowi. Sprawa została zgłoszona do prokuratury i dziewczyna złożyła zeznania. No ale tam w wiadomościach to pisała, że to były żarty i jakiś TeamSpeak, więc czas pokaże. W każdym razie bardzo wiele osób nie kupiło tłumaczeń Boxdela, że to były tylko takie żarty i czasy. I sam fakt wysłania takiego zdjęcia jest nieakceptowalny, no ale jestem ciekaw, co wy sądzicie. Później Boxdel wspomina, że dziewczyna usunęła te wiadomości, gdzie sama wysyłała mu zdjęcia piersi starej baby. Sugeruje, że musiała to zrobić pod namową Wardęgi, ponieważ wtedy nie zgadzałaby mu się narracja w filmie. W pewnym momencie ktoś kazał Paulinie usunąć wiadomości z memicznymi zdjęciami wiszących. Dlaczego? Bo nie pasowałoby to do narracji, że Paulina lubiła ze mną głupio żartować. Zgadnijcie, kto za tym stoi. Tak. Wardęga. No tutaj to jest trochę naciągane. Nie ma dowodów na to, że Wardęga przyłożył się do wycofania tej wiadomości. Mamy też informację, że ponoć Boxdel z tą Pauliną to miał super kontakt. No i pokazuje wycinek wiadomości, gdzie nie odpisywał jej od 2 lat. No i po tym dostajemy bardzo emocjonalne linijki, nazwanie Wardęgi manipulacyjną k***ą, która robi zamach na jego życie oraz karierę oraz zapewnia, że nigdy nie miał żadnego kontaktu fizycznego z małoletnią. I zmusiłeś dziewczynę, która miała ze mną z***y kontakt do tego, by zdetonować mnie, moje życie, karierę i wizerunek. Leciał też protokół Boobsman i zarzut o 16-latki przez Wardęgę. Chciałbym was poinformować, że nigdy nie miałem żadnego kontaktu fizycznego z osobą małoletnią, w przeciwieństwie do tego pajaca, który w wieku prawie 25 lat u 16-letnią dziewczynę, straumatyzował ją i jeszcze wstawił to na platformę YouTube, za co do dziś nie otrzymała sprawiedliwości. I do tego Wardęga odniósł się krótko na live. Abrakadabra. Dotknąłem dziewczynę za nadgarstek. Chciałem cię tylko złapać za pierś. Okej, powiedziałem, chciałem cię tylko złapać za pierś. Natomiast jeżeli ja mam być karany za to, co chciałem, a nie za to, co zrobiłem, to wiesz, Michał, ty chciałeś wsadzać 14-latce k***a między nie? W dalszej części Boxdel pokazuje wiadomości od jednej z ofiar Pandory, gdzie ta żali się, że Sylwester na nią naciskał i podobno jeszcze zanim Boxdel się nią skontaktował, to nie chciała publikacji jej screenów. W sumie, słuchaj, jak wszystko wyszło ze Stu, nie? I później Konop miał wypuścić film ze Stu i tobą i ja im wtedy zakazałam dodać rzeczy z tobą, w sensie screeny itp. To Sylwek w ch**a na mnie naciskał. Ale myślę, że Wardęga mega chciał, żeby było więcej brudów, dlatego więcej screenów, które miałam, wysłałam Konopowi, bo on na mnie nie naciskał. Z tego co pamiętam, to rzeczywiście ta dziewczyna miała dużo zawirowań i zmieniała zdania, jak chodzi o publikację materiałów. Jednak definitywny zakaz poszedł po tym, jak skontaktował się z nią Boxdel. No i jeszcze kiedy doszło do leaku jej danych w jednym z filmów Boxdela. Mam z tą dziewczyną kontakt i z tego co wiem, no to ona zablokowała Michała, a dzisiaj uważa, że została zmanipulowana do przyznania niektórych rzeczy. Dochodzimy do wątku Oli, no i tutaj zarzut był całkiem mocny, ponieważ mimo tego, że Boxdel wspominał, iż nie było żadnego przekupstwa i ta nic nie dostała, no to jednak, jak wiemy, doszło do zakupu sprzętu komputerowego. I poprosiła mnie o kartę graficzną, po prostu. Ja ją połączyłem i on zrobił jej koszyk, który jest tylko na budynku. No i tutaj wyjaśnienia Michała są no co najmniej dziwne, ponieważ twierdzi, że przez to, co mówił o niej Wardęga na streamach, ta ciągle mu truła dupę, no i w sumie to nie miał jak jej pomóc i nie chciało mu się z nią gadać, więc kupił jej sprzęt komputerowy. Więc postanowiłem, że kupię jej komputer, żeby mogła grać sobie w gry i się ode mnie o***ła, bo sam miałem w***ła.
na głowie i nie chciało mi się z nią gadać. Boxdel zaznacza, że to Wardęga dojeżdża psychicznie ofiary Pandory, ciągle mówiąc o nich na streamach, a fala hejtu na Ole po jego ostatnim powrotnym materiale sprawiła, że ta znowu zaczęła wydzwaniać do Buxtona, więc widzowie mogą mu napisać, co on ma jej jeszcze kupić, żeby ta przestała dzwonić. Dodam tylko, że komputer wcale nie pomógł, bo już na swoim pierwszym materiale po twoim powrocie zrzuciłeś na nią falę hejtu tylko za to, że nie jest w stanie okłamywać ludzi, że ją skrzywdziłem i znowu do mnie wydzwania. Co jeszcze mogę jej kupić, żeby przestała do mnie dzwonić? Napiszcie w komentarzu. No, Ola mogła mieć 300 tysięcy złotych, a tak no to ma za to tylko jakiś komputer i w sumie to, no, sam Boxdel w jakiś sposób ją ośmiesza. I chyba do niej też to dotarło, bo wstawiła do siebie kilka storek i na jednej z nich pokazuje, że Boxdel do niej dzwonił i zapytała się, co ma mu kupić, żeby ten przestał. Co ciekawe, to zostały zlikowane jeszcze prywatne wiadomości Oli, gdzie ta twierdzi, że dostała około 4 tysięcy złotych. I to miało być w ramach pokrycia kosztów terapii. Potem Boxdel robi takie coś a la podsumowanie, gdzie zarzuca Wardędze, że zrobił z niego prawie p***a przed całą Polską i wszyscy zostali zmanipulowani. Chłopowi udało się prawie zrobić ze mnie PDF-a na całą Polskę na podstawie tego, że wysłałem dziewczynie, która mówiła, że ma 18 lat, mema na TeamSpeaku, a innej powiedziałem, że jest j***ną klawerą i żeby mi op***ła kolbasę. Pomyślcie, jak sprawnym manipulantem musi być, że Wataha połyka jak pelikan i w to uwierzyła. Wydaje mi się, że po prostu nie każdy kupuje tych tłumaczeń, że wiadomości o kolbasie czy wysłanie 14-latce zdjęcia k***a jest formą żartu. Nawet jak rzeczywiście to były żarty i niektórych mogą przekonywać. No i wiadomo, taka nagonka została też w jakiś sposób podkręcona, na przykład tym cytowaniem tweeta Boxdela w sprawie z Leksiem. Jakie to ma znaczenie, czy dziewczyna ma 12, 13, 14, 15, 16 czy 17 lat w obliczu tych wszystkich obrzydliwych rzeczy, które Leksiu wysyłał do kobiet? No ma. Odróżnia to obrzydliwego pedo od obrzydliwego zboczeńca nie pedo. Napisał Boxdel. A, no to musisz w takim razie mieć pretensje do tego pana, bo to on określił takie osoby, które wysyłają p***a do nieletnich w ten sposób. Potem znowu wracamy do protokołu Boobsman i Boxdel zapiera się, że poszkodowanych przez Wardęgę dziewczyn było więcej. Jednak zostało to wycięte z finalnego materiału. I nikt z was nie wziął pod uwagę tego, że tych dziewczyn było dużo więcej. No i zapowiedział, że niedługo ma spotkanie z jedną z tych dziewczyn. No i podobno miała być niepełnoletnia. I dodam, że była niepełnoletnia. Na koniec zapowiedział, żeby Wardęga szykował materiał z Boobsmana dla prokuratora. Bo masz tak że słownik do grypsery zostawiam ci w opisie. Więc zobaczymy, jak się ten wątek rozwinie i czy rzeczywiście z tego spotkania Boxdela coś wyniknie, albo pokaże coś rewolucyjnego w aferze Boobsmanowej. Następny segment filmu jest poświęcony według mnie mocno przestrzelonej teorii, bo polega ona na tym, jakoby cała Pandora była wielkim spiskiem Wardęgi, Lexi i Cloud MMA po to, by za jej pomocą zniszczyć Boxdela oraz Fame MMA. W tym materiale dowiecie się, że Sylwester Wardęga i Lexi Chaplin wykorzystali aferę Pandora Gate, by zniszczyć mnie, Federację Fame MMA i pozwolić Cloudowi na zmonopolizowanie freak fightów. Ale zacznijmy to jakoś na spokojnie odpakowywać. Dostajemy rozmowę telefoniczną Marcina Dubiela z inwestorem Cloud oraz menadżerem Lexi około tydzień przed startem Pandory, gdzie pan Piotr J. pucuje się, żeby Marcin uważał na to, co będzie w przyszłości, że oni wiedzieli o czymś wcześniej. Marcinku, ja ci powiedziałem, żebyś uważał na to, co będzie w przyszłości, bo o tym, jak to się rozkręci, bo pamiętaj, że rozmów i z ludzi będzie chciało rozmawiać dużo. My o tym wiedzieliśmy też wcześniej, o wielu rzeczach. Największą kłopotę mogą popełnić osoby i między innymi tylko trzech osób, które tam wymienili, padło swoje nazwisko. Że mogą odpowiedzieć fame z takiej dubeltówki, że w ogóle to schowają się pod stół, a w całej tej aferze, no to najmniej chodzi o Stewarta. My mogliśmy naprawdę odpowiedzieć fame z takiej dubeltówki, że tam by się naprawdę nie schowali pod stół i długo by nie, pod niego nie weszli. Generalnie rzecz biorąc, to chyba tutaj najmniej chodzi o Stewarta. No i tutaj mam mieszane uczucia, no bo po pierwsze, ta rozmowa wydaje się być bardzo pocięta i fajnie jakby w opisie została zalinkowana całość. A po drugie, nie wiem jaka jest tutaj korelacja z Wardęgą. No bo okej, jakiś menadżer Lexi związany bezpośrednio z Cloud MMA mówi, że nadchodzą jakieś problemy. No ale chyba każdy to wiedział i się tego spodziewał tydzień przed pierwszym filmem Wardęgi. Później Boxdel pokazuje wiadomość właściciela Cloud MMA do jednego z włodarzy Fame około 2 miesiące przed wybuchem Pandory. Chłop napisał: fajna gala, szkoda, że przewidujemy problemy. Pozdrawiamy serdecznie, skarby. Już niebawem. Trzymajcie się. No i to jest dziwna wiadomość, szczególnie patrząc na to, że pan Sławek waflował się z prezesem Fame na wspólnych wakacjach, ale do czego Bielski nawiązywał w tej swojej wiadomości? No bo w sumie to nic tam konkretnie nie napisał, ale pomogło mi Google. No i ta wiadomość padła na około 2 tygodnie przed pierwszą galą Cloud MMA. Więc na logikę idzie stwierdzić, że nawiązywał
przygotowywał do nadchodzącego wydarzenia największej konkurencji w MMA. No i może chciał tam zasiać jakąś taką nutkę niepewności, że wygryzą ich z biznesu, taką super galę zrobią. Dlatego nie kleje mi się narracja, którą potem próbuje przekazać Boxel, że Cloud razem z Lexi wiedzieli o nadchodzącej aferze już miesiące wstecz. Skoro właściciel Cloud wiedział, inwestor i menadżer Lexi też, to logicznym jest, że Lexi też powinna wiedzieć. Następnie Boxel przechodzi do dokładnej analizy, czy Lexi wiedziała o szczegółach paskudnych zachowań Stewarta i przytacza jej oświadczenie po Pandorze. Kłamliwa Lexi 7 dni po Pandora Gate nagrywa swoje gówno oświadczenie. What the fuck? Wszyscy coś słyszeli, okej? I ja nie wiem, co reszta słyszała, ja nie wiem, kto co wiedział. Ja wiem, że ja nie widziałam nigdy żadnych screenów, żadnych konkretnych, nie wiem, historii jakiejś dziewczyny, żadnych dowodów kompletnie. Potem przechodzi do transmisji Wardęgi, gdzie ten stwierdza... Ja nie posiadam żadnych dowodów, żeby Lexi wiedziała, nie? Jak się jednak później okazuje, Wardęga czyta wiadomość od Cukanek, która mu potwierdziła, że Lexi wcześniej była przez nią poinformowana o tych rzeczach. Na tej samej transmisji kilka minut później do Wardęgi pisze Justyna Cukanek i potwierdza, że Lexi ukrywała Stewarta. Dostałem też wiadomości do Lexi, ona jakby dostała nawet korespondencję, co ta dziewczyna pokrzywdzona jedna pisała. A i też dostawała te wiadomości, co Stewart wypisywał. Miała zeznania tej dziewczyny też, można powiedzieć. Zaproponowała, że menadżer pomoże prawnie, ale później się z tego wycofała razem ze swoim menadżerem. Więc to trochę rzuca inne światło. Więc tutaj nie wiem do końca, czy to jest atak na Sylwestra, bo jednak przytoczył te informacje od Cukanek, no ale na pewno atakuje Lexi, która miała gigantyczną wiedzę, a nawet konkretne materiały na temat jednej z ofiar. I Boxel próbuje też ciągle podtrzymać tę narrację o mastermindowym planie Lexi i o tym, że każdy z Cloud MMA wiedział, co nadchodzi. Wiemy już, że jej menadżer o wszystkim wiedział i mówił, że nie może jej spaść włos z głowy. Ja powiedziałem, że nie życzę sobie, żeby ktokolwiek Lexi mieszał w takie rzeczy, że tego nie życzę po prostu. A Sławomir Bielski w lipcu 2023 roku otwierał szampana. Szkoda, że przewidujemy problemy. To zadajmy sobie pytanie, jak długo Lexi rzeczywiście wiedziała o Stewarcie? Potem Boxel przechodzi do pierwszego live'a Wardęgi z Lexi, gdzie według Boxela gadali o Fagacie i Stew w kontekście jej słynnego live'a, gdzie zapłakana zarzucała Stewartowi, że jest paskudnym, chorym psychicznie człowiekiem. Z Fagatą mi się fajnie streamowało, tylko no wiecie, no jest jak jest. Kaszane nie przeprosiła, nie odniosła się. Na streamie z 1 lipca Wardęga mówił bez przerwy, że Fagata powinna przeprosić Stew za to, co mówiła na swoim live'ie o Stewarcie. Tyle przeszło, serio płakałam cały czas, tak mnie to bolało. No i tutaj niestety doszło do kolosalnego fikołka Boxdela. Na tym live streamie Wardęga gadał z Lexi o Fagacie, ale w kontekście głosówek, które wyszły na jej temat z planem B. Ty synie, czyli ty zmanipulowałeś, że ja mówię tutaj o jej live'ie, a ja tutaj mówiłem o planie B, bo plan B wyszedł kilka miesięcy właśnie przed tym live'em. Nie wiem, kuźwa, czy on tego nie zauważył, czy może źle to zinterpretował, ale w tak mocno nahypowanym filmie, który robił się 2 tygodnie, nie można sobie pozwolić na taki fikołek, no bo to jest koniec. Chyba, że specjalnie popełnił taki błąd, no i ma coś w zanadrzu, ale trochę w to wątpię. Dalej znowu mamy takie wróżenie z fusów, bo Boxel mówi nam, co Lexi i Wardęga robili po streamie, nie mając na to żadnych dowodów, no i bazując gdzieś tam na swojej narracji. Lexi już wtedy znała prawdę. Postanowiła usprawiedliwić Fagatę, dlaczego nie przeprosiła Stew. Powiedziała o tym Wardędze po tej transmisji na żywo. Bo jak to sam Wardęga mówi... My sobie tutaj jeszcze poplotkujemy, bo lubimy sobie przekazywać różne fajne informacje. Potem to próbuje usprawiedliwić kolejnym live'em Wardęgi z Lexi, gdzie ta miała unikać tematów Stewarta. Na transmisji na żywo miesiąc później Stew i Fagata byli już tematem tabu. Lexi bała się, gdy Wardęga zaczynał temat Stewarta. Uważasz, że już powinna dawno iść i przeprosić się gdzieś wygadać. Kto ją powstrzymywał przed tym? Kto mówił nie idź, nie idź? No taki doradzał, że ej, nie przepraszaj. 500 złotych. Co? Poczekaj, ja widzisz, bo nie wiem, o co ci chodzi. No i gdzieś tam to niby dzwoni, ale no nie do końca wiadomo w jakim kościele. Następnie Boxel twierdzi, że Lexi wraz z Wardęgą na pewno musieli mieć wcześniej materiały na Stewarta, ponieważ na tym samym streamie śmiali się z mistrza Śląska, co jest nawiązaniem do wiadomości Boxela do jednej z dziewczyn. No on gdzieś tam był mistrzem dolnego, nie wiem jakiego Śląska. Nie no, chyba mistrzem Śląska albo mistrzem dolnego Śląska, nie mam pojęcia. Lexi szybko zrzędła mina, a Sylwestra żart bawił na tyle, że nie mógł się powstrzymać od śmiechu. No i tutaj doszło do kolejnego błędu, ponieważ skontaktowałem się z tą
dziewczyną od mistrza Śląska i sama twierdzi, że wcześniej przed Pandorą nie wysyłała ani sukanek, ani Lexi żadnych swoich zapisów czatów. Więc jest to niestety kolejny domysł i chybiony zarzut. O ty k***e Boxdelowa, ty mitomanie, my tu gadamy o Sariusie, że był mistrzem Dolnego Śląska w boksie, a nie o jakimś tenisiście. Ja pieprzę. Przewija się motyw tego, że kiedyś Warnęgo rozmawiał z Klautem o zostaniu włodarzem. Następuje upadek High League. Następnego dnia Sławomir Bielski wraz z Lexi i Piotrem J., swoim menadżerem, wcielają w życie plan utworzenia nowej federacji, która będzie nosić nazwę Klaut. Zaproponowali Wardędze bycie włodarzem. Ja byłem na spotkaniu z nimi jakiś czas temu. Kminiliśmy, bo miałem tam prowadzić też jakieś programy. No i tak gadaliśmy, czy że ja bym może nie dołączył, nie? Pojawia się rozmowa ze współwłaścicielem Klaut, który temu zaprzecza. Wraca znowu rozmowa tego menadżera Lexi i tutaj to w sumie Boxdel robi taką kulminację tej całej teorii Klautowej. Podbija, że to dlatego Wardęga wycelował w niego wszystkie działa. Nawet dziewczyny, które wykorzystałeś, twierdziły, że miałeś jakiś motyw zniszczenia mnie. Wszystkie obrażenia skierowano przeciwko mnie i Federacji Fame, co było ich głównym celem. A kiedy Boxdelowi już się udało odbudować wizerunek, to Wardęga dokończył dzieło zniszczenia i się z nim zakumplował przed struktury Fame, żeby wszystkich ponagrywać, no i potem puszczać zmanipulowane głosówki. Czyli na przykład ta, jak Boxdel mówi, że musi zbudować budżet na zabicie Wardęgi. Nagrywał mnie, zadawał mi setki pytań, z których układał zmanipulowane głosówki. Muszę zbudować budżet na ciebie. Bo zabicie syfka nie kosztuje 30 milionów. A ile myślę, że kosztowa? 5 dych. I tutaj Boxdel uważa, że to Wardęga zadał mu wcześniej takie pytanie, a on tylko mu odpowiedział. Natomiast na streamie Sylwester pokazał, o czym gadali, zanim przeszli do tego tematu. No i tematem był Budda. Sprawdźmy dłuższy fragment. Czy to Wardęga zaczął ten temat, czy nie? Stary, jasne. Nie chcę na ten. Ja chcę budować Dogsland, nie? Więc na ogarze pewnie tam jest fajny budżet. Tam no wiem. 10 baniek ten Dogsland. I ludzi tych budowlańców z Afriki dało sprzętów, nie? Kontenery, 10 kontenerów. No, Budda ma ogromny potencjał. No. Wykorzystajcie go dobrze. Tak chcę to zrobić. Przetrwaj wszystko i... Muszę zbudować budżet na ciebie, bo zabicie syfka nie kosztuje 30 milionów. A ile myślisz, że kosztowała? 5 dych. A ile tak naprawdę kosztuje zabicie kogoś? 15 koła. 15 tylko? Ukrainiec. Z Charkowa. I tutaj na czacie Boxdel zarzucił, że głosówka została przycięta przez Wardęgę, więc nie wiem, może ma pełną wersję i ją pokaże. Następnie Michał stwierdza, że jest sprytny i się zabezpieczył. Posiada nagrania, które mają udowadniać, że oni to w sumie to tak się razem śmiali z żartów o zabójstwie. Ja jestem dzisiaj skręcony, dożyk przyjkę. Jak będę kiedyś robił film jakiś, to nie YouTube'owy, to wezmę się na morderca. Dobra. Sylwester sam śmiał się z tych żartów. Proponował mi nawet rolę mordercy w jego filmie YouTube'owym. Śmiał się tak, że bolał go brzuch. A dzisiaj wrzuca na X posta, że go regularnie gnębiłem i zastraszałem. Przez kolejne minuty materiału mamy takie podsumowanie. Znowu zarzuty, że chciał zniszczyć całą Federację Fame i miał w tym intencje majątkowe, no bo musi być dogadany z Klaut MMA. Czy kierowałeś się tylko tym, że jako przyszły udziałowiec Klaut eliminowałeś konkurencję? Czy była to twoja zemsta, czy też wynik zakompleksienia? Czy też może wrodzona satysfakcja z przechytrzania innych? Jeśli film Echo Pandory spowodowałby, że zarząd PGE odwołałby nam galę, to mielibyśmy ogromne kłopoty, co byłoby bardzo na rękę Klautowi z Wardęgą na czele. No i w zasadzie na tym kończy się film. Mnie zupełnie nie kupiła ta teoria o spisku Wardęgi, Lexi, Klaut MMA po to, by zniszczyć Boxdela i Fame. Dowody na ten moment mnie nie przekonały, ale Boxdel zapowiadał, że zostawił w tym filmie jakieś pułapki, więc może coś tam rzeczywiście ma, by udowodnić swoje racje. Spodziewałem się zupełnie czegoś innego, mieliśmy zapowiedź olbrzyma. Apokalipsy, końca branży freak fightów, zniszczenia karier, a mamy pół godziny mocnego teoretyzowania, bronienia Fame, no i takimi średnimi tłumaczeniami. I jeszcze jakoś by się to wszystko kleiło, jakby Wardęga po Pandorze poszedł na przykład pracować do Klaut MMA jako prowadzący, albo miałby tam jakąś dużą walkę, ale nic na to nie wskazuje, a Wardęga sam mówi, że Klaut może spadać na dno, bo jest to zwykła patola i nie chciałby brać w tym udziału. Klaut niech idzie na dno, bo ja uważam, że tam jest patologia duża. Gdybym poszedł do Klautu,
byłbym skończonym hipokrytą. Opinie o filmie Boxdela są w większości negatywne. Pojawiło się też sporo dowodów, że Boxdel pod filmem mocno redaguje i kasuje komentarze. Mnie tylko zastanawia, dlaczego Wardęga nam nie powiedział, o co chodziło w Fagacie w tej wiadomości, czyli że wiedział o sytuacji od ponad 2 lat, albo nie powiedział, o czym gadali z Lexy, jak ta wyciszała mikrofon. Bardzo mi też śmierdzi to, że ta cała ich drama zrobiła się swego rodzaju handlowaniem ofiarami. Boxdel, zadam ci jeszcze jedno pytanie na koniec tego live'a. Bo wiemy, kiedyś ci zadałem pytanie, czy była trzecia dziewczyna, nie? Powiedziałeś, że nie. Teraz ci zadam pytanie, czy była jakaś czwarta dziewczyna? A może wiedziałeś o tej piątej? Może dziesiątej? A może kurwa 15 dziewczynie? Kurwa, naprawdę, to są dorosłe chłopy, odpierają taką dziecinadę, że naprawdę nie dziwię się osobom, które na Twitterze wrzucają swoją listę banwordów z ich ksywkami. Jakieś intrygi, teorie, wytykanie, że komuś nie staje w siód. O co wy się kurwa kłócicie? Z tematu m***ania i nie powstała jakaś walka o swój wizerunek, biznes, o swoje wpływy, kto ma więcej gówna do wyciągnięcia na drugiego. Takie moje przemyślenie. Poza tym uważam, że Boxdel zrobił ogromny błąd, tak bardzo hypując ten materiał. Ciekaw jestem waszej opinii w tym temacie, sekcja komentarzy jest w waszych rękach. Subskrybujcie kanał, bo jesteśmy bardzo blisko 2 milionów. Koniecznie sprawdzajcie inne kanały twórców na czasie.